fajny blok, bo pokazuje różne spojrzenie na potencjalnie i teoretycznie ten sam termin, na tę samą wielkość, ale z różnych punktów widzenia, bo z perspektywy różnych też urządzeń. Ciśnienie statyczne. Od tego zaczniemy. Pierwszym bohaterem jest pneumatex, czyli u nas producent, marka, obszar, który jest przede wszystkim rozpoznawany w postaci urządzeń związanych z utrzymaniem ciśnienia, takimi jak naczynia wzbiorcze, jak systemy automatyczne, jak zawory bezpieczeństwa. I popatrzymy na ciśnienie statyczne z perspektywy pneumateksa. Na czym polega utrzymanie ciśnienia w instalacji? Na zapewnieniu odpowiedniego nadciśnienia w najwyższych punktach instalacji, ale co bardzo ważne, w każdym momencie funkcjonowania, istnienia naszych systemów. Niezależnie od tego, czy one pracują, czy nie, czy są w sezonie poza swoim standardowym trybem pracy, czy w punkcie kulminacyjnym, jeżeli chodzi o swoją wydajność. Zawsze powinniśmy mieć w tym systemie nadciśnienie. Niezależnie od tego, czy układ pracuje, czy nie. Elementem gwarantującym ten warunek są przede wszystkim naczynia wzbiorcze. Ale bardzo ważny punkt ciśnienia. Ciśnienie P0, ciśnienie początkowe i ciśnienie napełnienia, ciśnienie PA. O tych punktach będziemy mówić więcej. To jest ważna część, ten szczegół, którego znowu, gdy zacznie brakować, to ciśnienie statyczne może nam gdzieś niestety powindować, powędrować w nieprzewidziane obszary. Dwa systemy. Dzisiejszy standard, jeżeli chodzi o promptowanie, systemy zamknięte i już taki troszeczkę muzealny, ale dalej funkcjonujący. W moim domu rodzinnym jest tego typu instalacja z naczyniem otwartym. Więc jakby mam wręcz, gdy tylko odwiedzam rodziców, taki namacalny kontakt z tego typu systemem. Różne normy, które nam opisują oczywiście standard projektowania układów utrzymania ciśnienia. Ta norma jest wycofana, ale dalej można oczywiście nią się podpierać. Chociaż nie ma już tak naprawdę do czego, bo takich układów się nie spotyka. Ale jakie te wysokości powinny być? Ktoś pamięta, ile norma wskazywała jako minimum? Tak, minimum 30 cm. Nie, jesteś bardzo taka proaktywna, że po prostu... Słucham? Tak, dokładnie. Tam norma też opowiada o tym, podpowiada, zależnie gdzie jest pompa, czy na zasilaniu, czy na tłoczeniu, w ogóle czy jest pompowy. I ciśnienie P0 i PA. Tutaj też nam normy podpowiadają. Ktoś pamięta ile? Minimum 0,2, ale bara, czyli 2 metry. Norma 12828 mówi minimum 0,3, ale to są wartości minimalne. My zawsze możemy dać nieco wyżej, zależnie od potrzeb własnych, od systemu. To są te wartości minimalne. I teraz spróbujmy sobie prześledzić troszeczkę, jak działa system otwarty, mając wyniesione naczynie, tak jak tutaj, na przykład 10 metrów, to pytanie brzmi, co się stanie z lustrem wody, gdy włączę pompę? Powiedzcie mi, czy woda jest ściśliwa? No w naszych warunkach systemów grzewczych. Czy możemy powiedzieć, że woda jest ściśliwa? Nie jest. Gdy obniża się poziom lustra wody, to co się dzieje? Gdzie ta woda się pojawia? Gdzie ona znika? Gdzie ona wchodzi? Zakładam, że ten system jest całkowicie wypełniony.
Tylko że jeżeli spada, to znaczy, że ten system przyjmuje większą objętość. Zgodzimy się? Tak? Jakby wiecie, co jest w byciu proaktywnym? To jest też jakby zmienianie swojego paradygmatu tak zwanego, czyli punktu widzenia. Jakbyśmy sobie narysowali cyfrę 6 i ją położyli w taki sposób, że ta szóstka jest przede mną. Co widzicie? 9. A, niektórzy widzą 6. Ja widzę 6, a wy? Jak widzicie? Przecież tu jest 6. To ile widzicie? Obie strony mają rację. Wy widzicie 9, ja widzę 6. To jest paradygmat. To jest punkt widzenia. I teraz popatrzmy na to, nie, jakby troszeczkę odetnijmy nasze ciśnienia, pompy i tak dalej. Czy ten system, jeżeli woda miałaby opaść, to on jest w stanie przyjąć więcej objętości? No nie. Czyli może to lustro wody opaść, czy nie? No nie. No to co się stanie, jak włączę pompę? To opadnie, czy nie opadnie? Ale ja na razie pytam o lustro wody w naczyniu. Zobaczcie, jakie to jest świetne. Jaką mamy dyskusję, jaką mamy taką wewnętrzną burzę mózgów. To jest cudowne. Może na chwilkę się zmienić, ale tylko wtedy, gdy będziemy mieli część powietrza w systemie, bo powietrze jest ciśliwe. Tu się pojawi kompresja, ale gdy jest układ wypełniony całkowicie wodą, to nie może to lustro wody spaść, bo to znaczy, że że układ był w stanie przejąć więcej objętości, a to jest niemożliwe. I tu jest tak zwana definicja punktu zerowego, czy punktu neutralnego, tak nazywa norma 02414, a 12820 mówi o punkcie neutralnym, czy zerowym. Neutralny jest w polskiej, zerowy jest w tej polskiej, ale zaadoptowanej z rynku europejskiego. Czyli to jest tak zwany punkt neutralny, punkt zerowy. Neutralny dla pracującej pompy. Zerowy, bo tu następuje zerowa zmiana ciśnienia. Kiedy? Gdy jest klik, włączenie pompy lub wyłączenie. Macie oczywiście rację, że ciśnienia się zmieniają w instalacji, bo przecież musi się pojawić dyspozycja, ale statyczne w tym miejscu nie może ulec zmianie. To jest niezwykle ważne. Dlaczego? Bo zobaczcie, o czym nam mówi ten punkt zerowy. Dzieli instalację na stronę tłoczną, jeżeli chodzi o pracę pompy, i stronę ssawną. W tym obszarze manometry lekko pójdą w dół, zależy od tego, w którym miejscu. A w tym obszarze w górę. Jeżeli dobieramy system utrzymania ciśnienia, to najczęściej mamy taki stan. Nie zakładamy pracy pompy. Ale wiedzmy, że te ciśnienia się będą zmieniały. Nie tylko na skutek zmiany objętości czynnika, bo o tym wiemy, to kalkulujemy w naczyniu. Ale też nastąpi korekta w danych punktach systemu po włączeniu pompy. A w którą stronę, czy na plus, czy na minus, widzimy to po wzajemnej lokalizacji. Więc definicja punktu zerowego, świadomość punktu zerowego, to ważny punkt w naszym projekcie. I tak samo jest z systemami zamkniętymi. Tam, gdzie mamy naczynie zbiorcze, naczynie wąkowe, naczynie membranowe, tam jest punkt zerowy. To jest tłoczenie, a to jest ssanie. To nie jest tak, że cała instalacja na zasilaniu jest tłoczną, a na powrocie jest ssawną. Powrót też bardzo często jest tłoczną stroną. I teraz zauważmy, zależnie od... Ktoś gra w szachy, jest tak zwana roszada. To jest wieża z królem, tak? Tak?
zależy, jak zrobimy roszadę. Albo będzie system w tym obszarze dodatniego ciśnienia po włączeniu pompy, albo wejdziemy, tu jest pokazany nawet obszar czerwony. Dlatego, że pamiętamy na slajdzie dwa slajdy wcześniej, nadciśnienie w każdym miejscu instalacji, niezależnie od tego, czy pracuje, czy nie i jak pracuje. I może się tutaj pojawić podciśnienie, jeżeli w takiej roszadzie ustawimy te dwa elementy. Czyli o tych szachach musimy pamiętać, żeby nie był później szachmat, ale w naszym kierunku. I goniec na budowę. Co się dzieje? Pamiętajmy o tym. Ważny punkt. Ważny punkt, punkt zerowy. Ważny punkt, punkt neutralny. Na slajdzie tym pokazałem dwa wygooglowane, przykładowe schematy modułów hydraulicznych dla chillerów. W naszych projektach zdarza się, że cały moduł pompowy jest dostarczany przez producenta. My się tylko podpinamy instalacją. To jest dosyć proste, bo tam jest zabudowany bardzo często bufor, pompa, upraszcza nam to, nie musimy budować żadnego technicznego pomieszczenia na te elementy, za to wszystko odpowiada producent chillera. Ale wielokrotnie jest tak, że w tym chillerze też jest zamontowane naczynko. Gdzie ono jest na tych schematach? To są dwa różne urządzenia, dwa różni producenci. Gdzie mamy naczynko? Tutaj i tutaj. I popatrzmy na relację pompa, naczynie. W tym dla Państwa po prawej stronie systemie układ, cała instalacja będzie będzie w obszarze tłoczenia czy ssania? Tak. Będzie w obszarze ssania. A te pompy w chillerach potrafią mieć duże wydajności. Dzisiaj to już są najczęściej elektroniczne, ale kiedyś to były stałoobrotowe. Jeszcze nie tak dawno. Które potrafiły mieć 1,5 bara. Prawda? 1 bar, 100 kilopaskali. To są takie wielkości. I teraz wyobraźcie sobie, że przy chillerze, który jest na dachu, w najwyższym punkcie, gdzie my tak naprawdę nie powinniśmy, jakby nie przyszło, może nam nawet nie przyszło do głowy, do tego, żeby bardzo mocno podnosić ciśnienie, bo przecież wszystko jest głębiej, wszystko jest poniżej dachu. To po co tak mocno windować na dachu to ciśnienie? Nagle włączam pompę, która 1 bar w dół. A po lewej stronie? Po stronie tłocznej. Tak. Tutaj. Przykład kociołków. Takie małe domkowe. No bo w tych większych kotłach, gdy budujemy kaskadę, to najczęściej wyprojektujecie już naczynie. Tam nie ma naczyń wbudowanych. Ale w tych małych, wiszących, takich domkowych, jak to nazwałem, bardzo często naczynka są. I zauważmy tu. Instalacja na tłoczeniu, tu na ssaniu i tu na ssaniu. To jest ten sam producent. I dwa różne standardy. Tak sobie wybrał. Dlaczego? Nie mam pojęcia. I później mała instalacja, 3-4 grzejniki, a ktoś spuści trochę wody i tam pełno szlamu. Skąd? Z czego? Właśnie na przykład z podciśnienia, bo ta instalacja będąca w podciśnieniu względem czego tak naprawdę? Podciśnienie w stosunku do jakiej wartości? Atmosfery. Jeżeli gdzieś jest jakakolwiek przestrzeń do tego, żeby pociągnąć powietrze z atmosfery, to ta instalacja będzie to zasysała, jak gąbka. Będzie chłonąć to powietrze, które oczywiście jest efektem późniejszej korozji, szlamu, całego problemu z jakością czynnika. Więc świadomość. To jest ten punkt. Znowu ten COVID nam się tutaj gdzieś przejawia. To jest bardzo ważne, żeby o tym wiedzieć i na to zwracać uwagę. Teraz ciśnienia. Jakie te ciśnienia powinny być?
P0 i PA. To są te dwa najważniejsze. I rekomendowane, aby te ciśnienia zawsze znalazły się na schematach. Na schematach źródeł ciepła i chłodu. Co jest motywem? Po co to na schemacie? Jacek mi kiedyś taką fajną anegdotę opowiedział. Pojechał na budowę, zapytał jakichś tam monterów. Panowie, ustawiliście naczynie zbiorcze? Czesku mogę, tak? Ustawiliście naczynie zbiorcze? Tak. Tam stoi w rogu. A ciśnienie na stawy? Nie. Fabryczna, nie dotykaliśmy. Wiecie, że nie o to chodzi. Doskonale o tym wiecie. Tylko skąd mamy wiedzieć, na jakie wartości to ustawić? No ktoś powie, oczywiście jest w doborze. A dobór jest gdzie? W opisie technicznym. A opis techniczny jest gdzie? W archiwum. I na co ustawiam? Mówią, z palca. Dokument, część dokumentacji, która zawsze jest w źródle ciepła, w węźle, w kotłowni, to jest co? Schemat. To jest ta nawet wymagana część projektu, która gdzieś tam zawsze na tej ścianie nam zawiśnie. I tam dobrze, żeby się pojawiło P0 i PA. Oczywiście musimy wiedzieć, czym jest P0 i PA. I też oczywiście ciśnienie końcowe PE, ale tego już nie ustawiamy na obiekcie. To tylko sprawdzamy. P0 to jest ciśnienie gazu, tylko gazu w naczyniu, a ciśnienie PA to jest ciśnienie gazu i czynnika już napełnionego układu. Z tym ciśnieniem PE też jest ważna rzecz, już z punktu widzenia projektowego. O tym będę mówił za kilka slajdów przy okazji zaworu bezpieczeństwa. Ale zauważmy, że jest jakieś PSV minus ASV. Pressure Safety Valve, czyli zawór bezpieczeństwa, minus histereza. Wrócimy do tego. Zalecany, norma nazywa to zawór obsługowy na rurze. To ciśnienie P0 i PA musimy ustawiać, ale nie tylko na początku, tylko przy każdym kolejnym serwisie. Powinniśmy je kontrolować. A żeby móc je skontrolować, ja potrzebuję zdolność, potrzebuję mieć możliwość opróżnienia wody, która jest zgromadzona w naczyniu, ale nie chcę opróżniać oczywiście całej instalacji. Dlatego potrzebne są złączki. Tu jest zdjęcie kociołka na żywo. Nie ma żadnego zaworu obsługowego. Tutaj mamy zdjęcie z instalacji. Naczynie jest tu. To jest to samo naczynie, tylko z innego miejsca zrobione zdjęcie. A to jest przewód wzbiorczy. Tu wchodzimy do grzejnika i wychodzimy. Zobaczcie, ktoś się bardzo mocno zatroszczył o temperaturę, jaka wchodzi na membranę. I super, grzejnik zamontował. Wyobrażacie sobie? To jest proaktywne. To jest mega proaktywne. Tylko zapomniał o złączce obsługowej. Kolejne zdjęcie, tu też ładnie, nie ma żadnej złączki obsługowej. A to jest warunek konieczny, żebym w normalny, bezinwazyjny sposób sprawdził, jakie to ciśnienie w naczyniu jest i go skorygował. Pamiętajmy o tym w projektach, ale też pamiętajmy o tym na budowach, bo nie zawsze wszystko musi być w projekcie, a takie coś po prostu, jeżeli nawet nie jest wyspecyfikowane, to są drobne koszty, niewiele nas to kosztuje, a powinno być. Pamiętajmy na budowach, żeby montować te złączki obsługowe przy naczyniach. Dlaczego ja muszę sprawdzać to ciśnienie? Bo to ciśnienie niestety nam spada. Ta ilość gazu, która jest w naczyniu, ona nie jest stała. Jest coś takiego jak zjawisko dyfuzji, czyli przenikania gazu przez materiał z ciśnienia o większej wartości do ciśnienia o niższej wartości. Ciśnienie cząstkowe wchodzi w grę. Jak napompujemy balon taki fajny, kupiony na odpuście albo w kiosku, nie wiem czemu na odpuście powiedziałem, w kiosku, to on pierwszego dnia jest fajny, duży, można sobie podbijać,
Dzieciątko się cieszy, rodzic też. Za dwa dni no, jest ok, ale trzeciego dnia już taki coś mniejszy. Dzieciak patrzy na rodzica. Co tu za sabotaż? Dlaczego balon już nie jest napełniony? A nikt nie dokonał sabotażu. Co się zadziało? Dyfuzja. Ten gaz przeniknął przez ten balonek na zewnątrz. I to samo się dzieje w naczyniach wzbiorczych. A dlaczego ta dyfuzja jest? Dlatego, że system, woda, która jest w układzie, raz jest gorąca, raz jest zimna. I to znowu gorąca i znowu chłodniejsza. I ta temperatura, tak jak i nam, wzbudza apetyt albo nasycenie tej wody. Jak ona jest gorąca, to komu się chce jeść, jak jest gorące, nie? Jest gorąco, to mi się nie chce jeść. Ale jak już mi jest chłodno, to bym się nakarmił. I woda właśnie ma tak samo. Jeżeli spada temperatura, spada jej ilość, jeżeli spada temperatura, rośnie jej ilość pochłaniania gazu. I w przerwie sezonu grzewczego na przykład, woda patrzy, co by tu przekąsić. Wszędzie stal. Zero dostępu do gazu. No ale gdzieś się może jakiś przewód gumowy znajdzie. Dobra, to tam coś pociągnę. I gdzie jest jeszcze guma? W naczynku. I ciągnie ten gaz. I ten gaz musimy uzupełnić. Niektórzy uzupełniają azotem. To jest oczywiście fajnie, bo azot jest... ma większą cząsteczkę i trudniej mu się przycisnąć przez membrany i przez worek, ale jak to kiedyś widziałem, czy ktoś mi opowiadał, zakład wulkanizacyjny, pompujemy koła 71% mieszanką azotu. To jest marketing. My też tak pompujemy naczynia. I niestety, tak czy inaczej, ten gaz nam ucieknie do instalacji, więc musimy go reaktywować. I teraz zawory bezpieczeństwa. Ciśnienie statyczne, ale z punktu widzenia zaworów bezpieczeństwa. Warunki Urzędu Dozoru Technicznego bardzo fajny nam dają tutaj taki słownik pojęć. Mamy ciśnienie początku otwarcia, ciśnienie zrzutowe i ciśnienie zamknięcia. Czyli jest tak zwana histereza. Pamiętajmy o niej, bo ona jest wyraźna, szczególnie w zaworach o niższym ciśnieniu początku otwarcia. Jeżeli mamy zawór 3-barowy, to histereza jest 0,5 bara. Dlaczego jest to ważne? Bo w slajdzie wcześniej mieliśmy coś takiego jak ciśnienie końcowe dla doboru naczynia wzbiorczego. Jeżeli przyjmiemy sobie ciśnienie końcowe jako ciśnienie początku otwarcia, to może się okazać, że mimo, że jeszcze nie nastała jakiś moment krytyczny, mieścimy się w przyjętym ciśnieniu, które jest standardowo przyjęte jako zakres dla pracy naszych instalacji, nagle otwiera się zawór bezpieczeństwa. Bo z jakiegoś powodu był pik, jakieś uderzenie hydrauliczne, doszliśmy do tego momentu, ale zawór, gdy spadnie wartość lekko poniżej PPO, ciśnienie początku otwarcia, to on się od razu nie zamyka. Potrzebny jest ten krok w tył ciśnienia i pozwoleniu mechanice sprężyny i temu grzybkowi, całej tej strukturze mechanicznej, uszczelnić ten kanał wyrzutowy. Więc potrzebne jest ciśnienie zamknięcia. I to ciśnienie zamknięcia powinno być naszym ciśnieniem końcowym dla doboru naczyń wzbiorczych. Mała rzecz, która może zrobić wielką różnicę. Te dokładności, jeżeli chodzi o zawory bezpieczeństwa, czyli ta histereza, są w kartach katalogowych. Warto o tym pamiętać, warto do tego zaglądać. Jest opisane dla naszych zaworów DSV typ H lub SOL 0,5 bara, dla DGH plus minus 10%. To jest 1/10, nie bara, tylko to jest 1/10 wartości ciśnienia otwarcia, czyli to jest 10%. Tu jest bar jako jednostka. Tak troszkę jest niefortunnie to napisane, bo tu chodzi o 1/10 wartości ciśnienia otwarcia. Czyli 10%. I teraz, jeżeli mamy punkt zerowy, wiemy o ciśnieniu statycznym, wiemy o tym ciśnieniu początkowym PPO, mamy świadomość ciśnienia zamknięcia, to z bagażnika tego projektu ustawiamy sobie trójkąt bezpieczeństwa. Mamy coś takiego w każdym samochodzie. Niektórzy, czasem mówimy na to ostrzegawczy, tak?
przywołałem tę analogię jako takie skojarzenie, które chciałbym, żeby nam zapadło w pamięć. Mamy zabezpieczenie pierwszego stopnia, jakim jest naczynie wzbiorcze. Mamy zabezpieczenie drugiego stopnia, jakim jest zawór bezpieczeństwa. Ale do tego trójkąta jeszcze uwzględnijmy pompę. I zawsze niech nam ten trójkąt bezpieczeństwa gdzieś tam wyskakuje z bagażnika, gdy robię te wszelkie roszady. Bo zauważcie, jak bardzo to jest ważne. Mieliśmy obiekty, gdzie po włączeniu pompy nagle wybijał zawór bezpieczeństwa. Bo to zależy od wzajemnej konfiguracji. Się wychowałem w takim domu na wsi, jak były święta, to się wszyscy zjeżdżali, kiedyś tak wszyscy się zjeżdżali. Tam mieszkaliśmy z dziadkami, więc wszystkie tam ciotki i tak dalej. Tych dzieciaków było dużo, spaliśmy po kilka osób i zawsze się sprzeczaliśmy, kto w środku, bo nikt nie chciał w środku spać, bo to gorąco. To jest takie, kto w środku. Z trzech to zawsze ktoś w środku. Trójkąt bezpieczeństwa. Pompa, zawór lub naczynko. To zmienia nam rozkład ciśnień. Więc możemy sobie te ciśnienia ustalić, jakie wartości będą przy takiej konfiguracji, jakie przy takiej, jakie przy takiej. Czyli jakie ciśnienie końcowe ja muszę uwzględnić przy doborze naczynia wzbiorczego, aby przy pompie mającej wysokość podnoszenia 100 kPa, czyli 1 bar, nie doszło do wybicia zaworu bezpieczeństwa 3-barowego. I jeszcze uwzględnijmy ciśnienie zamknięcia dla tego zaworu. Żeby przy włączaniu pompy nie wejść powyżej ciśnienia zamknięcia. Nie zbliżać się nie tylko do PPO, ciśnienia początku otwarcia, ale jakby nie zaglądać tam tym ciśnieniem standardowo będącym w instalacji w tą przestrzeń, która jest zarezerwowana dla działania zaworu bezpieczeństwa. Pobawmy się w te szachy. Co możemy zaproponować? Słuchajcie, ja mam taki mały daltonizm, ale to są dla mnie kolorowe naczynia. Jakaś taka książeczka, nie wiem, jak ktoś ma na prawo jazdy, tam każą odgadywać jakieś cyfry. Żeby coś próbuję zgadywać, ale różnie to wychodzi. Ale te kolory widzę. No słuchajcie, do wyboru, do koloru. Mamy taką ofertę naczyń, że każdy znajdzie coś pod swój gust, ale oczywiście nie tylko kolorystyczny. Te są wąkowe. Ta konstrukcja wąkowa daje nam bardzo dużą szczelność dla gazu. Tam jest wykorzystany kauczuk butylowy, czyli materiał stosowany w biznesie, w branży oponiarskiej. Szczelna, dobra, porządna guma, która jest zastosowana do wykonania worka i to są te naczynia bardzo, bardzo szczelne. Przez 5 lat jest gwarancja trzymania ciśnienia z ubytkiem tylko 15%. Te są tańsze oczywiście, mniej jakościowo szczelne, ale też dobre. Wystarczy tylko odpowiednio często sprawdzać, przynajmniej raz w roku kontrolować to ciśnienie i wszystko będzie w porządku. Więc macie to do wyboru. Tak samo naczynia do ciepłej wody użytkowej. Szczególnie naczynia przepływowe. Zachęcam do tego typu rozwiązania, zwłaszcza tam, gdzie są wymogi, standardy sanitarne bardzo wysoko. Służba zdrowia, hotele, tam gdzie potencjalne ryzyko legionelli jest relatywnie wysokie i zabezpieczenie przed tym ryzykiem jest bardzo dla nas istotne. To tam szczególnie polecam te naczynka ADF, bo one są przepływowe. Zawsze wymiana wody powoduje zminimalizowanie ryzyka pojawienia się legionelli. To nie jest tylko jakieś tam zawirowanie, to jest przy najmniejszej porcji poboru wody wpływ świeżej porcji czynnika do naczynka. Oczywiście pomagamy w doborach, jak to liczyć, kiedy uwzględniać bypass, to wszystko jest w naszych wytycznych. Na te wszystkie pytania chętnie odpowiemy, gdy takowe się pojawią. I zawór bezpieczeństwa. Ktoś miał okazję uczestniczyć w ostatnim webinarium na temat zaworów bezpieczeństwa? Jest kilka osób, super.
No to tutaj mamy przypomnienie, a dla tych, którzy nie mieli okazji, to gdzieś tam na slajdzie szybki, krótki przegląd. Poza standardowymi naczynkami mamy jeszcze automaty. I co w tym standardzie Ethernet? Tak samo w układach pompowych, czyli system kompresorowy oparty na kompresorze oraz system pompowy oparty na pompach. I w obu systemach mamy komunikację przez Ethernet. Ja to mówię w dużej mierze z naciskiem na wykonawców, ale bardzo ważna rzecz też w obszarze projektowym. Dlaczego? Ta komunikacja przez Ethernet to jest kontakt ze sterownikiem. W standardzie jest Ethernet, czyli zdolność komunikacji ze sterownikiem. Uwierzcie mi, dosłownie w ubiegłym tygodniu miałem taką, w cudzysłowie, telekonferencję z technicznym z firmy OPEC, czyli Okręgowe Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej z Gdyni. Wszedłem na web serwer, podejrzałem, co się dzieje na sterowniku, pytał mnie: Konrad, dlaczego mi wyskakują takie komunikaty, co się dzieje, powiedz mi, co tutaj jest nie tak. Nie był wzywany żaden wykonawca, nie był wzywany żaden serwis. Zdalnie podejrzałem, jakie są komunikaty, jakie są błędy, przesiedliliśmy, co się stało, mieliśmy od razu informacje. Co się stało? Bardzo duże ubytki były na tym systemie. To jest jednak sieć taka lokalna, ciepłownicza, więc musieliśmy zmienić parametry, jeżeli chodzi o minimalne, akceptowalne poziomy uzupełniania. I czasem to jest tylko tyle. Ale gdy musi być w to zaangażowana firma serwisowa, firma wykonawcza, czasem wy jako projektanci, bo musicie odpowiedzieć, dlaczego ten system nie działa, co się dzieje, to z małego problemu, z igły robią się potężne widły. Do czego zachęcam? Aby w projektach pojawiła się wytyczna rekomendowane do prowadzenia sieci Ethernet, czyli zwykły tak naprawdę internet, złącze do sterownika. A na obiekcie wykorzystanie tej funkcji, czyli podpięcie tego sterownika i posiadanie takiej zdolności później zdalnego podejrzenia. I odgazowanie próżniowe to są naprawdę wysokie standardy. To takich standardów byśmy sobie życzyli w wielu obszarach. Odgazowanie próżniowe, czyli coś, co nam pomaga z usuwaniem powietrza mimo tej naturalnej dysfunkcji, mimo braku tej naturalnej zdolności do usuwania powietrza przez instalację samoczynnie, czyli przy tych poziomych, rozbudowanych układach.